Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Szulc, jestem szefem kuchni restauracji Marchew, znajdująca się w hotelu Arche Piła. W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla Państwa tatara. Na początek skroimy sobie cebulkę. Tatar jest jednym z moich ulubionych dań i podkręcam go po swojemu. W moim tatarze jest anchoa, są kapary, jest tabasco. Jest sos Worcester, albo inaczej, jak ktoś na to mówi, Worcester. Tu mam kawałek polędwicy wołowej, który skroję sobie na czerwonej desce. W międzyczasie podam koleżance chałkę. Chałka zostanie przesmarowana masłem, rzucona na grilla, żeby dostała trochę gorzkości od tego palonego masła, które będzie przesmarowane. Tatarka podamy sobie na sałatką z miksem sałat, oczywiście z moim ulubionym dressingiem malinowym. Będzie polany olejem pietruszkowym. Podkręcimy to trochę majonezem truflowym, żeby to miało fajny smak. Nie zabraknie nam polskiego akcentu, czyli grzyb. Dodamy pieczarki konserwowej oraz kurki. Pozwoliłem sobie wcześniej przygotować prepa z ogórka konserwowego, żółtko od jajka, musztardę Dijon, kuchnia francuska. Jest to moją najbardziej ukochaną z kuchni. Uwielbiam gotować. W naszej restauracji mamy dużo akcentów kuchni francuskiej, którą staram się łączyć z innymi kuchniami i wchodzę w kuchnię Fusion. Mięso na tatarka jest ścięte. Mam czystą miskę. Do miski wlewam trochę oliwy truflowej. Oliwę z oliwek delikatnie. Nie za dużo, żeby nie było za gorzki nasz tatar. Dokładam musztardy. Pieczarki. Cebulka czerwona. Ogórek konserwowy. Żółtko. Mięso z tatara. Na sam koniec rzucam jeszcze ode mnie, czyli z mojej ulubionej kuchni francuskiej, anchoa oraz kapary. Siekam sobie je razem na desce. Dorzucam do naszego tatarka. Wszystko razem mieszam. Dodaję wcześniej wspomnianego sosu Worcester i ode mnie trochę nuty pikantności damy tabasco, sól, pieprz. To wszystko razem mieszamy, próbujemy. Smaczne. To jest nasza chałeczka, ona jest grillowana, widać na niej wzorek od grilla. Układamy sobie na talerzu. Na tą chałkę nakładam tatarka. To jest wspomniany wcześniej majonez truflowy, który włożyłem w rękaw cukierniczy. Robię trzy małe punkciki. Staram się zachować symetrię na talerzu. Trzy małe kurki ułożone w jednym kierunku. Teraz nałożę sałatkę z dressingiem malinowym, o którym wcześniej też wspominałem w poprzednim odcinku. Nie za dużo,
trzeba pamiętać o tym, że to jest przystaweczka. Ono ma dopiero ma być to taki starter. On ma pobudzić nasz apetyt. Jako dekorację dokładam kiełki groszku, zieloną oliwę, olej, w sumie olej pietruszkowy. Uwielbiam pietruszkę w tatarze. Sobie to nam spływa. Śmieję się, że nakładam nowo, że teraz kawior z musztardy, czyli używam musztardy francuskiej. Chciałbym, żeby każdy mój talerz był tak doprecyzowany, żeby każdy gość w naszej restauracji poczuł się wyjątkowo. Perfumuję wszystko oliwą rozmarynową. Dodaję mojej kochanej ziemi. W następnym odcinku zdradzę sekret, co to takiego jest. To jest mój pomysł na tatara z polędwicy wołowej z miksem sałat na chałce z majonezem truflowym i kurką. Zapraszam do restauracji Marchewka.